97 rok. Jeep Cherokee, nie Grand Cherokee, tylko Cherokee, tak zwany XJ, nie? 4-litrowym, potężnym motorem. Rzędowym, co prawda, ale jednak. Kompletnie inny segment, kompletnie inny samochód. Ten samochód kosztuje obłędną kwotę 44,900 wyjściowo. Jak na ten rocznik, wiesz, można znaleźć furę i za 15, nie? Ale zobacz na stan. Wsiądź teraz sobie do wnętrza, rozgość się. No i to jest utrzymane bardzo, bardzo dobrze. Zupełnie jakbym w nowym samochodzie siedział. No. No. Nie widać jakichś dużych oznak zużycia. Ciekawa kierownica, fajne zegary. Cherokee od, dajmy na to, Defendera różni się tym, że nie ma klasycznej ciężkiej ramy. Dzięki temu jest dość komfortowy i daje radę także na asfalcie. Te fikuśne dokładki nie pochodzą z supermarketu, to fabryczny pakiet tuningowy. Auto wygląda jak nowe, bo nigdy nie widziało terenu. Silnik ma 190 koni. Mimo aerodynamiki lodówki, Cherokee wcale nie jest zawali drogą. Bagażnik jest idealny na dużą butlę z gazem. Oszczędność nie jest mocną stroną tego modelu. Nie ma porównania do pozostałych aut. Tu jest pytanie, czy ja chcę taki typ auta, czy chcę ten drugi typ auta. Jest tu parę smaczków w tym aucie. Ta kierownica, ten zegarek tutaj na górze. Zegarek jest z komputerem pokładowym i wszystko działa. 15 litrów średnie spalanie, zasięg mamy. I tutaj mamy kolejny typ silnika, bo to jest znowu troszeczkę inny motor. I to jest takie połączenie chyba Mustanga i może Supry, bo jest trochę brutalności w tym, ten dźwięk, prawda? Dam gazu. O, gotowy do skoku. On jest gotowy cały czas. Ale przy okazji nie rozpędza się, tak nie szarpie nami jak w Suprze. Taki do wożenia się. Słuchaj, ja się naprawdę tymi X-jetami najeździłem w życiu i różne w tym programie się egzemplarze tego modelu pojawiały, ale w czymś takim jeszcze nie siedziałem, powiem ci. Tutaj mówimy jednak o Jeepie, więc chyba nie powinno być pytania o części z mojej strony, prawda? Nie, tu jest wszystko dostępne i wszystko po taniości. Nie ma najmniejszego problemu. Tutaj, żeby było śmiesznie, jest japońska skrzynia biegów, która też jest bardzo wytrzymała. Amerykanie nie eksperymentowali, bo te samochody są czasami dosyć mocno chetane w terenie. Ale, żeby się bezpiecznie podróżowało tym samochodem, to też jest ważne i nie wszystkie Jeepy czy Cherokee to miały. Mamy tutaj napęd na cztery koła, tak zwany full time. Nie? Czyli, że bez destrukcji sprzęgła i przeniesienia napędu można jechać cały czas napędem na cztery koła. Czy jest sucha nawierzchnia, czy mokra, z większą prędkością, z mniejszą prędkością. To jest ważne.